Wspaniała, a Kasina jest wielka. Justyna Kowalczyk jest pierwszym polskim sportowcem, który zdobywa medale na dwóch kolejnych zimowych olimpiadach. A to dopiero początek. Nasza królowa nart ma przecież jeszcze szansę na dwa medale. Kamil Dziubka. Justyna Kowalczyk. Na ten moment czekali od 4 lat wszyscy. Kibice, trenerzy, ale przede wszystkim ona. Justyna Kowalczyk, królowa polskich nart, srebrna medalistka olimpijska. Z medalu cieszyła się tak, jakby to było złoto. Z dziewczyny, która prawie sprintów nie biegała, jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi. Naprawdę, to, że mój trener jest mądry, to chyba wszyscy wiedzą, ale on jest geniuszem dla mnie. Ale też gdyby nie jej talent i ciężka praca, sukcesu by nie było. Tak, Justyna Kowalczyk zdobywała 2. medal dla polskiej ekipy w Vancouver i 10. w historii polskich startów w zimowych igrzyskach. 8000 kilometrów od Vancouver w jej rodzinnej Kasinie Wielkiej tak świętowano sukces Justyny. Dla tych ludzi srebrna medalistka to nie tylko mistrzyni sportu, to też sąsiadka, koleżanka, uczennica. Myśmy tutaj tak dawali z siebie tyle, że jeszcze będziemy dawać, jeszcze pośpiewamy, pomimo zaczynającego się postu. Proboszcz nam dał dyspensę, także jesteśmy usprawiedliwieni. No, mały głos nie rozeszli z rolnicy, a tu musimy jeszcze przygotować przyjęcie dla Justyny. Także myślę, że jakoś wytrzyma, mimo to, że tego remisa wytrzyma i my też wytrzymamy i będziemy się jeszcze nieraz cieszyć przez tą olimpiadę. To właśnie kibicom Justyna dedykuje swój medal. Zdobyty tu w Vancouver, ale też mozolnie wykuwany każdego dnia na treningu. Dla każdego ładnego uśmiechu, który dostaję w gratulacjach, dla każdego, jak idę na start, Justyna, trzymaj się w różnych językach. To dla tego wszystkiego warto. Teraz pora na złoto. Najcenniejszy krążek był w zasięgu ręki już wczoraj. Justyna długo prowadziła, ale ten moment przesądziło wyniku. Norweżka Marit Bjergen wykorzystała nieuwagę Polki i sięgnęła po złoto. Ona idzie troszkę mocniej z nogi. Ja niestety jeszcze tego nie opanowałam. Jeszcze się muszę uczyć biegać na nartach. Jak zwykle skromna. A to przecież ona jest główną faworytką do triumfu w jutrzejszym biegu łączonym. Jest nadzieja, że będzie złoto. I na zimowych igrzyskach usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Po długich 38 latach. Kamil Dziubka, Wiadomości. Gruziński saneczkarz Petra Majdic, która wczoraj przegrała z Justyną Kowalczyk, z niezabezpieczonej trasy spada w przepaść. Do szpitala trafia australijski bobsleista. Potem na torze wypadki mają jeszcze Niemcy, Szwajcarzy, Holendrzy i Włosi. Relacja ze zjazdu kobiet wyglądała chwilami jak walka o życie, a nie walka o medal. Olimpiada ma być wielkim widowiskiem, ale czy za taką cenę? Paweł Gadomski. Sport to zdrowie? Na igrzyskach w Vancouver można stracić nie tylko zdrowie, ale i życie. I nie może już być mowy o przypadku, bo nie ma dnia, żeby nie doszło tu do wypadków. Trzeba podkreślić, że Kanadyjczycy fatalnie się przygotowali, za bardzo oszczędzili. Dziś w nocy na wybudowanym tanim kosztem, w dodatku z wadami konstrukcyjnymi torze, przewróciło się aż 8 załóg bobslejowych. Jednego z Australijczyków zabrano prosto do szpitala. W piątek na tym samym torze śmiertelny wypadek miał gruziński saneczkarz. Tuż przed metą, jadąc z prędkością 145 km na godzinę, wypadł i uderzył w metalowy słup. To, co się wydarzyło, wskazuje, że to był błąd tych, którzy przygotowywali ten tor. Wysoką cenę za błędy organizatorów igrzysk zapłaciła Słowenka Petra Majdic, którą już okrzyknięto bohaterką tych igrzysk. W tym samym biegu, w którym Justyna Kowalczyk zdobyła srebrny medal, Słowenka zajęła 3. miejsce, mimo że wcześniej podczas rozgrzewki miała niebezpieczny upadek. Spadałam w dół i nie mogłam się zatrzymać. W tym miejscu nie było żadnych zabezpieczeń. Wpadłam w głęboką dziurę, było tam trochę wody i skały. Połamałam kije i narty, nie mogłam się wydostać i zaczęłam krzyczeć. Petra Majdic. Pobijaną, ledwo trzymającą się na nogach Słowenkę podczas ceremonii wręczania medali musieli podtrzymywać członkowie ekipy olimpijskiej. Na to, że miejsce, w którym Majdic wypadła z trasy, jest bardzo niebezpieczne, już wcześniej organizatorom zwracała uwagę Justyna Kowalczyk. Ale nie było z ich strony reakcji. Organizacja tych zawodów, trasy tych zawodów są ohydne i będę to powtarzać do końca igrzysk. Do szpitala trafiło też kilka narciarek, które miały groźne upadki podczas zjazdów. Nie tylko sportowcy mogą narzekać na to, co dzieje się w Vancouver. Tysiące kibiców, którzy mieli obejrzeć zawody snowboardowe, obeszło się smakiem, bo ich miejsca z powodu topniejącego śniegu zamieniły się w bagno. Sytuacja jest nie najlepsza, ale większość ludzi została o tym uprzedzona. Nawet na tych zawodników, którzy szczęśliwie dotarli do mety, czyhają niebezpieczeństwa. Gdy jeden z niemieckich saneczkarzy na prośbę fotoreporterów nadgryzł srebrny medal, złamał sobie ząb. Paweł Gadomski, Wiadomości.